Z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodziny w Polkowicach postanowiono świętować we wspólnym gronie. Z tej okazji przygotowano festyn pod nazwą Rodzinne Polkowice. W wydarzenie zaangażowało się mnóstwo instytucji. Wystawionych jest dużo naszych jednostek, czyli Ośrodek Pomocy Społecznej z warsztatami, żłobek też z takimi zajęciami dla małych dzieci. Następnie może ktoś z mieszkańców dostać kartę seniora, ponieważ jest dostępna w tym momencie. Na pewno jest strefa sportowa, w której jest bardzo dużo różnych konkursów zorganizowanych. Swoje stoisko na festynie mieli również ratownicy z kopalni Polkowice-Sieroszowice, którzy pokazywali, w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy. Co zrobić, gdy widzimy kogoś nieprzytomnego, ale też zrobić coś, co zrobić, gdy ktoś się zakrztusi, zrani. Takich informacji udzielamy. Z racji tego, że jesteśmy z sekcji medycznej, tą pierwszą pomoc mamy w miarę rozwiniętą, więc chcemy podzielić się tym tutaj z mieszkańcami. Najmłodszym najbardziej spodobał się festiwal baniek mydlanych, ścianka wspinaczkowa oraz dmuchańce. Ciekawą i niespotykaną atrakcją była również zabytkowa wystawa dotycząca fotografii. No, aparaty mamy, te miechowe aparaty mamy najstarsze, ale mamy amerykańską kamerę Bell and Howell, mamy taką kopię kamery Ariflex z II wojny światowej, także, no i oczywiście rzutniki amerykańskie właśnie do filmów z tego okresu, do filmów niemych. Dzieci chętnie rywalizowały również w przygotowanych konkursach i zabawach. Festyn na stadionie lekkoatletycznym w Polkowicach trwał do godzin popołudniowych.